Horoskop na październik dla byków, panny i koziorożca. Witam serdecznie kochane znaki żywiołu Ziemi i zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco na porady z kart Tarota. Mamy tutaj karty Tarota, Złoty Tarot, wydanie polskie. I zapraszam Was na wysłuchanie porad dla Was. Co pokażą karty Tarota ważnego na miesiąc październik. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, kochani. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną, które robię na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. I wtedy skupiam się tylko na Waszych problemach. I wysyłacie mi konkretne zagadnienia, konkretne tematy, konkretne pytania do kart. Dlatego są indywidualne, osobiste czytania, dokładniejsze. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz zaczynam od byków. Zapraszam wszystkie byki. I zobaczymy, co pokażą karty. Proszę o wskazówkę dla byków na październik. 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 Proszę o wskazówkę dla byków. Byki. Macie 10 buław i zmartwychwstanie. Wow. Piękna, piękna historia, więc 10 buław to rezygnacja. Praca, która dobiega końca. Koniec aktywności. Być może też przesilenie, przeciążenie. Pewnie coś się kończy, jakiś etap w Twoim życiu. Niezależnie czy relacja, czy małżeństwo, czy nowa, czy jakaś stara praca, czy stare projekty. Tutaj macie byki, 10 buław, czyli koniec jakiejś drogi, tak? Coś dobiega końca i popatrzcie, macie od razu tutaj kartę zmartwychwstania. Czyli to jest karta sądu ostatecznego i zmartwychwstania, czyli żegnaj stare, witaj nowe. Stare umiera, a dusza wasza zmartwychwstaje i zaczyna żyć na nowo. Czyli nowe życie, nowe sprawy, nowa relacja, być może nowy partner, nowe małżeństwo, nowa praca, nowe finanse, nowe miejsce zamieszkania. Słuchajcie, wszystko nowe. Czyli jesienią możecie rzeczywiście w październiku tutaj konkretnie zacząć nową fazę swojego życia, narodzić się na nowo, z nowymi pomysłami, planami, projektami. I tego Wam z całego serca życzę, byki. Życzę Wam oczywiście też sukcesu w każdym nowym przedsięwzięciu. Dziękuję serdecznie i zapraszam panny. Kochane panny, teraz wskazówki Tarota dla Was. Proszę o rady dla panny na październik. Proszę rady dla panny na październik. Dziękuję. Wow. Znowu mamy tą kartę. Ósemka mieczy. Ósemka mieczy panny to blokady. Zablokowani jesteście. Jesteście mentalnie w klatce. Osiem mieczy to pułapka, klatka mentalna. Wierzycie w coś, że coś musicie, ale nic nie posuwacie się do przodu, nie ma tu rozwoju, jest pasywność, statyczność. Nic nie widzicie, nic nie słyszycie. Po prostu jesteście jakby zamknięci, sparaliżowani, nie robicie żadnego kroku w żadną stronę. I właśnie z tych blokad, panny, w październiku musicie wyjść. Mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy mówi o tym, by zawalczyć. Broni rycerz w to, co wierzy. Jest idealistą, jest zimny, ale dyskutuje rzeczowo. Oczywiście jest zimnym dyskutantem, ale bierze wszystkie rzeczy bardzo intelektualnie, bardzo
rzeczowo umie tutaj argumentować i walczy o swoje sprawy ostro, zacięcie, odważnie. Ważna jest tutaj akcja, czyli wyjście z tej karty ośmiu mieczy i zawalczenie o swoje. Wszelka pasywność jest tutaj niewskazana, kochane panny w październiku. Rycerz walecznie, aktywnie, odważnie wchodzi w akcję i broni wszystkich tych wartości i spraw i celów, w które wierzy. Oczywiście też myśli bardzo intensywnie głową. Wszystkie rzeczowe argumenty, cały plan działania przemyśli tutaj na poziomie głowy. Kochani, życzę Wam, kochane panny, wyjścia z tych bardzo totalnych, masywnych blokad i zawalczenie o siebie. Dziękuję pannom i zapraszam koziorożce. Proszę o poradę dla koziorożców na miesiąc październik. Wypadły mi dwie karty. Najpierw zobaczyłam dziewiątkę mieczy, kochani. Wow, dzisiaj dużo mieczy. Najpierw widzę dziewiątkę mieczy i widzę cztery kielichy. Dobrze, więc tak, w tej kolejności wypadły mi te karty. Dziewiątka mieczy, kochani, to zmartwienia, smutki, negatywne podejście, troski, źle śpicie. Pełno blokad, pełno lęków, pełno zagrożeń widzicie. I tutaj jest to związane z Waszymi emocjami. Coś się skończyło. Cztery kielichy, smutek, rozczarowanie, apatia, samotność, wybór jakiś, którego nie umiecie dokonać, strata, poczucie samotności, poczucie straty. Coś się rozlało, coś się skończyło. I tutaj macie bardzo duży kryzys. Koziorożce, należy z tej oto pozycji pasywnej wyjść, czyli wstać i działać, i zacząć działać. Jest rydwan w przełożeniu. Rydwan mówi o akcji, o podjęciu decyzji i działaniu. Być może ratować ten związek lub być może pójść w innym kierunku. W prawo lub w lewo. W jednym kierunku lub w innym. Oczywiście tutaj mówimy też o dobrze i źle, czyli dobro i zło, tak? W różnym kierunku może się to potoczyć, wiem, ale w październiku jest ważne, byście wstali z tej pasywnej, smutnej, melancholijnej, przepraszam, pełnej rozczarowania, samotności, pozycji i wyruszyli w akcję, wyruszyli tutaj w działanie, w ratowanie związku lub w jakiś nowy związek, tak, by poznać kogoś nowego, by nie tracić czasu na jakieś depresje. Także tutaj wyjście z tych lęków, z tych blokad, z tych kryzysów depresyjnych i wejście w akcję, bo coś się może tutaj, kochany koziorożce, w październiku wydarzyć szybkiego. Być może jakaś podróż, jakieś tutaj przeprowadzka, zmiana planów, szybko, raptownie, jakaś akcja. Podjęcie decyzji, szybkie działanie. To jest ważne, koziorożce. Dziękuję serdecznie Wam, koziorożce, i wszystkim znakom żywiołu Ziemi. Życzę Wam pięknego jesiennego października. Do usłyszenia już wkrótce.